Grzegorz zadał mu aż 30 ciosów nożem, dźgał go dosłownie wszędzie. Mieszkanie, o którym mowa, znajdowało się w budynku, który teraz możecie zobaczyć za moimi plecami. Wszystkie służby już były poinformowane o tym, że jest to potencjalny sprawca zabójstwa, a pomimo tego szedł on sobie przez centrum Świebodzic. Kiedy skończyłem kręcić ujęcia pod domem Zgrzebnickiego i wsiadałem do swojego samochodu, to zaczepił mnie sąsiad tego człowieka i uzyskałem od niego kilka naprawdę ciekawych informacji. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie troszeczkę inny niż zwykle, ponieważ postanowiłem wyjść ze swojego mieszkania, aby przedstawić wam straszliwą historię, która wydarzyła się w okolicach mojego rodzimego miasta. Ponadto myślę, że jest to bardzo ważny temat, ponieważ dotyczy groźnego przestępcy, który dokonał okropnej zbrodni i po prostu się rozpłynął. Jeżeli taki format filmu wam się spodoba, to tego typu odcinki będę wrzucał co jakiś czas jako urozmaicenie kanału, bo rzecz jasna przygotowanie tych długich podcastów zajmuje mi dużo, dużo czasu i kiedy je szykuję, to jest na kanale przestój, więc wtedy właśnie mógłbym publikować dodatkowo takie krótsze i mniej znane historie, jak właśnie ta dzisiejsza. Jeżeli ten pomysł wam się podoba, to zostawcie kciuka w górę pod tym filmem i oczywiście będę niesamowicie wdzięczny, jeżeli zostawicie subskrypcję oraz dzwoneczek, ponieważ to najbardziej pomaga rozwijać kanał. Ponadto jak zawsze również zapraszam na mojego Instagrama i jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to przypominam, że można mnie również wesprzeć na Zrzutce oraz Patronite. Linki wyświetlą wam się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A już teraz zapraszam was do głównego tematu tego odcinka. Zdecydowana większość ludzi w tym kraju kojarzy w mniejszym lub większym stopniu historię Jacka Jaworka, który w 2021 roku pozbawił życia 3 niewinne osoby. Było o tym bardzo głośno w całej Polsce i to spowodowało, że kiedy pojawia się temat polskiego mordercy, którego nie udało się schwytać, to od razu sporo ludzi ma przed oczami właśnie Jacka Jaworka. Niektórzy jednak nie wiedzą, że to nie był jedyny człowiek w naszym kraju, który dokonał morderstwa, pozostawił wiele dowodów na swoją winę i zniknął. Takich osób było zdecydowanie więcej i jedną z nich jest Grzegorz Zgrzebnicki. Ten chłopak przyszedł na świat 2 stycznia 1987 roku. Wychowywał się w niewielkiej dolnośląskiej miejscowości o nazwie Świebodzice i jako dziecko nie sprawiał on jakichś większych problemów wychowawczych. Był określany mianem spokojnego chłopca i co również istotne, Grzegorz mógł pochwalić się bardzo dobrymi ocenami zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum. Dzięki dobrym stopniom Zgrzebnicki dostał się do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Świdnicy. No, zdecydowanie jest to szkoła o dość wysokim poziomie i żeby uczeń został tutaj przyjęty, to musi mieć on zadowalające wyniki w nauce oraz także nienaganne zachowanie. Z racji, że ja pochodzę z tego miasta i znam sporo osób, które chodziły do tego liceum, to wiem, że miejsca dla patologii w tej szkole po prostu nie ma. Co też ciekawe, osoby, które nie znały Grzegorza Zgrzebnickiego osobiście, ale kojarzyły go z widzenia gdzieś ze szkolnego korytarza, twierdzą, że on niczym się nie wyróżniał, nie zwracał na siebie uwagi, przemykał gdzieś tylko na przerwach między lekcjami i był takim zwykłym chłopakiem, który nie wzbudzał żadnych negatywnych emocji. Na podstawie tych wszystkich informacji moglibyśmy uznać więc, że Grzegorz Zgrzebnicki był zwyczajnym, spokojnym, ułożonym, dobrze uczącym się chłopakiem. Jednak zupełnie inne światło na sprawę rzuciły słowa osób, które znały się z nim w dużo większym stopniu. Bliscy znajomi Zgrzebnickiego twierdzą, że to właśnie w liceum zaczęły dziać się z nim złe rzeczy. Czasami był miły i uprzejmy, a czasami dostawał olbrzymiej agresji nawet z błahych powodów. Aczkolwiek to była agresja słowna, nie dochodziło wtedy do jakiejś przemocy fizycznej z jego udziałem, więc był on po prostu postrzegany jako taki cwaniak, mocny w słowie i raczej w nikim strachu nie wzbudzał,
ale pojawiły się już wtedy podejrzenia, chociażby u osób z jego klasy, że może on cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne, ponieważ zauważalne było to, iż jego zachowanie mocno odbiegało od norm. Punktem zwrotnym w tych spekulacjach był moment, w którym okazało się, że Grzegorz prywatnie poza szkołą miał niezbyt ciekawe towarzystwo i wspólnie z tym towarzystwem eksperymentował z różnego rodzaju nielegalnymi substancjami. Kiedy ta informacja się rozpowszechniła, to ludzie zaczęli sobie tłumaczyć jego zachowanie, mówiąc, że to po prostu jest narkoman. Jednak tutaj pojawia się pewna zagadka, na którą prawdopodobnie nikt nie zna odpowiedzi. Nie wiadomo, czy Zgrzebnicki cierpiał na jakąś chorobę psychiczną, która sprawiała, że zachowywał się dziwnie i oprócz tej choroby zaczął popadać w nałogi, czy może on był zdrowy psychicznie, a jego dziwne zachowanie było wywołane tylko i wyłącznie korzystaniem z narkotyków. No, tego właśnie nie wiadomo. Faktem jest jednak, że pomimo skłonności do używek Grzegorz ukończył bez problemu liceum, zdał maturę i kontynuował edukację na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie wybrał kierunek chemiczny i z perspektywy czasu możemy uznać, że ten profil studiów nie był przypadkiem, ponieważ prawdopodobnie wybrał go właśnie z powodu swojego zamiłowania do substancji psychoaktywnych. Bo Grzegorz z miesiąca na miesiąc coraz bardziej tonął w nałogach. Był on uzależniony od narkotyków, od alkoholu, a także od silnych leków przeciwbólowych. Początkowo zdobywał je, wyłudzając receptę od lekarzy. Wmawiał im, że ma na przykład silne bóle kręgosłupa i takim sposobem zapewniał sobie dostęp do tabletek. Później jednak robiło się coraz trudniej. Medycy niezbyt chętnie wystawiali mu recepty i to spowodowało, że Zgrzebnicki próbował samodzielnie wytwarzać jakieś alternatywne środki psychoaktywne, a co za tym idzie, z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie z tego powodu chciał się kształcić w dziedzinie chemii. Grzegorz studiów jednak nie ukończył, lecz nie udało mi się niestety jednoznacznie ustalić tego, czy został z nich wyrzucony, czy sam zrezygnował. Aczkolwiek potwierdzoną informacją jest to, że na uczelnię uczęszczał tylko rok. To, co działo się później w jego życiu, możemy nazwać już równią pochyłą. Grzegorz mieszkał w Świebodzicach razem ze swoją matką, jednak kobieta wyjeżdżała do pracy za granicę i bardzo rzadko przebywała w mieszkaniu. W praktyce więc można powiedzieć, że jej syn mieszkał w pojedynkę i jedyne co robił, to staczał się coraz bardziej. Mężczyzna nie miał żadnej stałej pracy. Gdzie się nie zatrudnił, to po maksymalnie kilku miesiącach był zwalniany za to, że nie wykonywał należycie swoich obowiązków lub po prostu nie przychodził w ogóle do pracy. W życiu Zgrzebnickiego zaczęły pojawiać się również problemy z prawem. Kilkukrotnie stawał przed wymiarem sprawiedliwości za takie czyny jak jazda pod wpływem alkoholu, kradzieże czy nawet pobicia. Ponadto mieszkańcy Świebodzic wprost zaczęli tego mężczyznę nazywać psychopatą i mieli ku temu całkiem sporo powodów. Bywał on agresywny, zaczepiał ludzi, wygadywał różne nielogiczne rzeczy, a jakby tego było mało, to kolekcjonował noże i często chwalił się swoją zręcznością w posługiwaniu się nimi. Tak naprawdę zachowanie tego człowieka jasno wskazywało na to, że może dojść do jakiejś tragedii z jego udziałem. Lipca 2016 roku w godzinach wieczornych Grzegorz Zgrzebnicki zaprosił do swojego mieszkania 23-letniego kolegę, a jednocześnie sąsiada o imieniu Piotr. Mieszkanie, o którym mowa, znajdowało się w budynku, który teraz możecie zobaczyć za moimi plecami. Mężczyźni razem spożywali alkohol oraz inne środki odurzające i to właśnie podczas tego spotkania między nimi prawdopodobnie wybuchł jakiś konflikt, który zakończył się śmiercią Piotra. Grzegorz zadał mu aż 30 ciosów nożem, dźgał go dosłownie wszędzie, po szyi, po plecach, po klatce piersiowej czy po rękach. Ślady na miejscu zbrodni jasno wskazywały na to, że ofiara broniła się do samego końca, jednak niestety bezskutecznie. Cios nożem zadany w tętnicę udową okazał się ciosem śmiertelnym. Aczkolwiek przed chwilą powiedziałem, że prawdopodobnie między mężczyznami wybuchł jakiś konflikt, ale tej pewności mieć nie możemy, ponieważ to są tylko spekulacje.
spekulacje, które powstały w toku prowadzonego przez policję śledztwa. Nie znamy dokładnego motywu zbrodni, ponieważ oprawcy nie udało się zatrzymać do dnia dzisiejszego, choć w nocy z 9 na 10 lipca tego roku minęło 7 lat od tamtej straszliwej zbrodni. Faktem jest, iż nad ranem po dokonaniu morderstwa Grzegorz Zgrzebnicki opuścił mieszkanie, co udało się zarejestrować na monitoringu. Był on ubrany nieadekwatnie do pory roku, ponieważ to wszystko działo się w lipcu, a na kamerach mogliśmy dostrzec, że ten morderca był ubrany w kurtkę, miał założoną czapkę z daszkiem i naciągnięty na nią kaptur. Najbardziej interesujące jest jednak to, że kamera, która uchwyciła Grzegorza, jak wychodził z budynku, zarejestrowała go także chwilę później, jak wracał do mieszkania. Spędził on kilka godzin ze zwłokami swojego sąsiada i nie wiemy, po co tak właściwie tam wrócił i co robił przez ten czas. Ale ostatecznie 10 lipca w godzinach popołudniowych Zgrzebnicki ponownie opuścił miejsce swojego zamieszkania oraz jednocześnie miejsce zbrodni i wbrew temu, co twierdziły wielokrotnie media, wcale to nie był jeszcze moment, w którym on całkowicie przepadł, ale do tego przejdę za chwilkę. O Grzegorzu mówiono, że mimo wszystko był człowiekiem inteligentnym i krążyły takie spekulacje, że on mógł dobrze przemyśleć to, jak skutecznie ukryć się po dokonaniu zbrodni. Jednak popełnił pewien zaskakujący błąd, który trochę przeczy temu, jakoby działał w sposób przemyślany. Ciało zamordowanego Piotra znalazł sąsiad, który schodził klatką schodową z piętra wyżej. Ten chłopak zobaczył, że uchylone są drzwi od mieszkania Zgrzebnickiego i zauważył na podłodze przy wejściu ślady krwi, więc postanowił zajrzeć do środka, no i wtedy jego oczom ukazało się pomieszczenie, całe zalane krwią, w którym leżało ciało 23-letniego mężczyzny. Wracałem z Legnicy z kolegą, przyszłem do domu, zobaczyłem, że są drzwi otwarte. Zobaczyłem pełno krwi na ścianie. Została zawiadomiona policja. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i tak naprawdę od razu wiedzieli, kto prawdopodobnie stoi za zabójstwem. No bo przecież to wszystko działo się w mieszkaniu, w którym mieszkał Zgrzebnicki. Natychmiast więc rozpoczęły się jego poszukiwania. No i to właśnie jest chyba jedna z najbardziej zastanawiających rzeczy w tej sprawie. Dlaczego morderca nie zamknął za sobą drzwi? Przecież gdyby to zrobił, to dałby sobie więcej czasu na potencjalną ucieczkę. Pytanie więc, czy działał w stresie i popełnił taki podstawowy błąd, czy może celowo zostawił uchylone drzwi? A jeśli celowo, to jaki miał w tym właściwie cel? Jeśli ten człowiek już nigdy nie zostanie odnaleziony żywy, to prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi na te pytania. Ta sprawa ma także swoje drugie dno i tym dnem jest jedna wielka porażka służb, które dopuściły do tego, że nie udało się zatrzymać tego mordercy. I w tym przypadku to akurat nastąpiła zwyczajna kompromitacja policji i ja wam teraz postaram się to zobrazować jak najlepiej. Świebodzice to niewielka miejscowość. Tutaj mieszka jakieś 20 tysięcy osób i jak to bywa w takich miastach, można powiedzieć, że każdy zna każdego. Policja w niedzielę 10 lipca 2016 roku miała już informację o tym, że doszło do zbrodni i tego samego dnia już mieli niemalże pewność, kto jej dokonał. Powinna więc zostać zorganizowana jak największa obława po to, aby jak najszybciej ująć sprawcę. Tak się jednak nie stało i te początkowe działania służb nie były zbyt konkretne, no i to doprowadziło do niesamowicie kompromitującej dla służb sytuacji. Mieszkańcy Świebodzic twierdzili, że Grzegorz Zgrzebnicki po dokonaniu zbrodni normalnie sobie chodził po ulicach. Robiąc research do tego odcinka, natrafiłem nawet na taki komentarz, którego fragment dogram i wkleję wam teraz, ponieważ zapomniałem go sobie wydrukować. Grzesiek był, jest prawdopodobnie chory psychicznie. Morderstwo było w nocy. Na drugi dzień Grzesiek przyszedł na moje podwórko w zimowej kurtce. Moja siostra z sąsiadami robiła grilla i Grzesiek podszedł do jednego z sąsiadów i poprosił, żeby wyszedł na ulicę i zobaczył, czy nikt go nie śledzi. Wtedy to nie wydawało się dziwne, bo każdy wiedział, że to narkoman. A za parę godzin okazało się, że Piotrek nie żyje. Ale to jeszcze nie wszystko. 11 lipca, czyli dzień po tym, jak zostało znalezione ciało Piotra, Grzegorz został uchwycony przez jedną z kamer miejskich.
Rozumiecie to? Wszystkie służby już były poinformowane o tym, że jest to potencjalny sprawca zabójstwa, a pomimo tego szedł on sobie przez centrum Świebodzic i jeszcze zwracał na siebie uwagę, no bo on był nadal ubrany w ten strój nieadekwatny do pogody. To był ostatni raz, kiedy Zgrzebnicki został zarejestrowany przez jakąś kamerę i była stuprocentowa pewność, że to był on. Ale nie jest to równoznaczne z tym, że już nigdy nie pozostawił żadnych śladów. Co prawda, Grzegorz po dokonaniu zbrodni nie korzystał już ze swojego telefonu, nie logował się na swoje social media i nigdy też nie skorzystał z karty wydanej do konta bankowego. Ale mieszkańcy Świebodzic nadal regularnie zgłaszali policji to, że widują go na ulicach miasta. Zgrzebnicki miesiąc po zbrodni widziany był w miejscowości, z której miał uciec. Pani jedna go spotkała, uciekała przed nim. 10 sierpnia 2016 roku, czyli równy miesiąc po zbrodni, wpłynęło zgłoszenie na numer alarmowy, że podejrzany o morderstwo kolejny raz był widziany w miejscowości, w której mieszkał. Ściągnięto wtedy tutaj do Świebodzic ponad 100 policjantów i helikopter policyjny, ale mimo podjętych działań kolejny raz nie udało się Grzegorza zatrzymać. Podobne akcje w mniejszym lub większym stopniu były przeprowadzane jeszcze kilkukrotnie i podczas jednej z nich na terenie ogródków działkowych, na których Grzegorz według świadków miał się ukrywać, zatrzymano jego kolegę, który posiadał przy sobie niewielkie ilości marihuany. Oczywiście ta marihuana była prawdopodobnie tylko pretekstem do zatrzymania, a funkcjonariuszom chodziło w rzeczywistości o to, by sprawdzić, czy ten kolega przez przypadek nie pomaga w ukrywaniu się Zgrzebnickiemu. No ale przesłuchanie tego człowieka nie wniosło do sprawy żadnego tropu, który mógłby doprowadzić do zatrzymania Grzegorza. Jakiś czas później Zgrzebnicki miał być widziany jeszcze na stacji benzynowej. Monitoring został wtedy sprawdzony, ale nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy to on, czy nie on. No był to ktoś podobny i mógł to być on, jednak tego nie potwierdzono. Po tych wszystkich niepowodzeniach bezsilność i frustracja służb ciągle rosła. Jak to więc zawsze bywa w takich przypadkach, gdy sprawca nie zostaje ujęty, postawiono hipotezę, że Grzegorz Zgrzebnicki mógł ukrywać się na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego i tutaj po prostu umarł albo odebrał sobie życie. Miejsce to zostało wytypowane z trzech powodów. Po pierwsze, to olbrzymi teren pełen roślinności. No, sami możecie zresztą zobaczyć go właśnie teraz za mną. Po drugie, graniczy on ze Świebodzicami, a po trzecie, pojawiali się na przestrzeni lat świadkowie, którzy twierdzili, że widywali właśnie tutaj poszukiwanego. W czerwcu 2021 roku przeprowadzono olbrzymie działania właśnie w tym parku przy Zamku Książ. Ściągnięto wtedy kilkuset policjantów, strażaków, ratowników GOPR, wykorzystano też psy tropiące oraz drony i wszystko po to, aby odnaleźć ciało Grzegorza. Jak się już pewnie domyślacie, nie udało się trafić na jakikolwiek jego trop. Do dnia dzisiejszego Grzegorz Zgrzebnicki jest poszukiwany listem gończym. Z racji, że mógł on zmieniać swój wygląd, opublikowano zdjęcia w różnych kombinacjach, jak on może wyglądać, na przykład w okularach, w kapturze czy w czapce. Te grafiki wyświetlają wam się właśnie teraz na ekranie, ale moim skromnym zdaniem zostały one przygotowane bardzo amatorsko. Brakuje przede wszystkim opcji z długimi włosami czy zarostem. Przez pewien moment bohater tego odcinka był nawet najbardziej poszukiwanym przestępcą w całej Europie, jednak co zwraca moją uwagę, to to, że medialnie w Polsce o tej zbrodni i o tych poszukiwaniach było i jest bardzo cicho. Gdyby nie to, że pochodzę z okolic Świebodzic i gdyby nie to, że interesuję się tematyką kryminalną, to nie wiem, czy aby na pewno bym o tej sprawie cokolwiek usłyszał. Swoją drogą możecie dać znać w komentarzach, czy kiedykolwiek słyszeliście o tym, że jest poszukiwany ktoś taki jak Grzegorz Zgrzebnicki. Na chwilę obecną sprawa zabójstwa jest zawieszona z powodu nieustalenia miejsca pobytu potencjalnego sprawcy. Prokuratura twierdzi, że pomimo tego nadal pracują nad tym, by zatrzymać podejrzanego, bo główną wersją śledztwa jest to, iż on nadal żyje i po prostu się ukrywa. Prokurator jednak, mówiąc, że pracują nad tą sprawą, stwierdził, że kiedy gdzieś znajduje się niezidentyfikowane ciało, to zawsze sprawdzają, czy to przez przypadek nie jest Zgrzebnicki. Jeżeli do takich działań ogranicza się praca nad tą sprawą, to nie oszukujmy się, ale po prostu służby liczą, że Grzegorz znajdzie się sam i to w dodatku martwy.
Na początkowym etapie śledztwa typowano także, iż poszukiwany przestępca może ukrywać się na terenie Niemiec lub Wielkiej Brytanii. Wynikało to z tego, że właśnie tam mieszkają osoby z jego rodziny, chociażby jego mama. No i podejrzewano, że te osoby mogły pomóc mu w ukryciu się za granicą, ale tak samo jak przy pozostałych hipotezach, nie udało się znaleźć na to dowodów lub jakichkolwiek sensownych poszlak. Postanowiłem jeszcze, kochani, na koniec nagrać taką nieplanowaną aktualizację, ponieważ kiedy skończyłem kręcić ujęcia pod domem Zgrzebnickiego i wsiadałem do swojego samochodu, to zaczepił mnie sąsiad tego człowieka i uzyskałem od niego kilka naprawdę ciekawych informacji. Po pierwsze, dowiedziałem się od tego pana, że mama Grzegorza Zgrzebnickiego wróciła do Świebodzic, nie pracuje już za granicą, mieszka w tym mieszkaniu, w którym doszło do tragedii. No i ta kobieta ma córkę i nie chce tej córce zapisać mieszkania, ponieważ nadal podtrzymuje, że przyjdzie dzień, w którym Grzegorz powróci do domu. Czyli mama tego mordercy nadal wierzy w to, że on żyje. Albo wierzy, albo ma jakieś informacje, których my nie mamy. Po drugie, sąsiedzi uważają, że Zgrzebnicki albo został zastrzelony gdzieś właśnie w tych tutaj okolicach, albo zastrzelił się sam. Zastanawia mnie ta informacja, ponieważ ja o tym słyszałem już kilka lat temu. To jest taka miejska legenda, która krąży po Świebodzicach. No i ciekawi mnie, skąd ona się wzięła, bo raczej jeżeli ktoś znika bez śladu, to mówi się po prostu, że albo popełnił samobójstwo, albo uciekł, albo właśnie popełnił samobójstwo wieszając się. No tak najczęściej ludzie mówią, a tutaj pojawia się ta informacja o zastrzeleniu. Jest to dziwne, bo przecież nie było żadnych informacji, jakoby Grzegorz posiadał broń palną. Po trzecie, sąsiad Grzegorza potwierdził także moje ustalenia, które mówiły, że kiedy on był dzieckiem, to był normalnym, zwyczajnym, spokojnym chłopakiem, a zaczęło dziać się z nim źle dopiero właśnie na etapie liceum. No i ten pan także powiedział, że ten Piotr, który zginął od ciosów nożem, no to także z Grzegorzem tam zażywał narkotyki, spożywał alkohol i oni byli takimi chuliganami, którzy gdzieś tam zaczepiali tą społeczność w Świebodzicach. No i ten pan właśnie użył takiego stwierdzenia, że od kiedy się wydarzyła ta tragedia, jest po prostu w tej okolicy spokój. Z racji, że nie został jednoznacznie ustalony motyw zbrodni, to do dnia dzisiejszego rodzina ofiary zadaje sobie pytanie, dlaczego Piotr został zamordowany. Nic już nie zwróci życia temu chłopakowi, ale życzę jego bliskim, aby oprawca został w końcu zatrzymany i odpowiedział za ten przerażający czyn, którego dokonał. Jeżeli ktoś z moich widzów ma jakąś wiedzę na temat Grzegorza Zgrzebnickiego, to informacje te możecie przekazać anonimowo, dzwoniąc na 112, na 997, czy bezpośrednio kontaktując się z dyżurnym komendy w Świdnicy. Numery kontaktowe wyświetlą Wam się właśnie teraz na ekranie. Jeżeli taki format dodatkowych odcinków Wam przypadnie do gustu, to zostawcie kciuka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. I jak wyniki tego filmu będą ok, to będę robił dla Was częściej takie materiały. Może kiedyś uda się dzięki tej serii i zasięgom na tym kanale rozwiązać jakąś sprawę. No, kto wie. Wpadajcie także na mojego Instagrama i oczywiście, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, to zachęcam do wspierania mnie na Patronite oraz na Zrzutce. Linki znajdziecie w opisie. A tym, którzy już mnie wspierają, serdecznie dziękuję. No i co? Do usłyszenia niebawem.